No, cześć. Dawno nic nie pokazywałem. Dużo było przygotowań, różnych doświadczeń. Wynikiem tych doświadczeń są dwa ostrza w trakcie, bo trzeba to wykończyć. Stabilizatory, czyli wyjścia szlifu, poprawić, wypolerować, wygłaskać i tak dalej, oprawić. W każdym razie dwie uśmiechnięte brzytewki, 7 ósmych i 8 ósmych są w tej chwili u mnie, że tak powiem, na tapecie. Co w nich jest ciekawe? Ciekawe jest to, że są to dość szerokie brzytwy, a ja postanowiłem zrobić je filigranowe, więc mamy odchudzane szyjki, tak jak i tu, mocno odchudzane, a będą jeszcze bardziej odchudzone i mamy wysokie szlify. Proszę bardzo, widać, dążę cały czas do full hollow. Może w przyszłości extra hollow. O. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że niebawem będą to pełnoprawne brzytwy. Czy to dzwoni? Ja tak nie umiem. Także jakby się ktoś pytał, moi panowie, to nie jest tak, że nic nie robię, robię. A że przy okazji robię wiele innych rzeczy, no to powoli to wszystko idzie i nie za bardzo jest co pokazać. Ale tym chciałem się pochwalić, bo na takim uśmiechu ten szlif, no, trochę mi to nerwów zjadło. To jest dzisiejsze szlifowanie. Musiałem się trochę nagimnastykować, jak widzicie. Dłonie, palce prosto z warsztatu. No nic, trzymajcie kciuki, obym niczego dalej nie zepsuł.